Dzień dobry, Magdalena Ciślińska w dzisiejszych informacjach. Konferencja KW Lewica w Płocku, wakacyjne warsztaty w Płockiej Galerii Sztuki, a na koniec przygotowania Orlen Wisły Płock 2019-2020. 13 października wybory parlamentarne. Wybierzemy przyszłość Polski na kolejne 5 lat. W Płocku swoją konferencję prasową zorganizowała Lewica. Powstała i zapewnia walkę o rządowe mandaty. SLD, Wiosna i Razem pójdą do wyborów jako KW Lewica. W Płocku odbyła się konferencja prasowa, podczas której mówiono o najważniejszych założeniach ugrupowania. Dla nas, dla Lewicy, fundamentalną absolutnie sprawą, fundamentalnym majątkiem są dwa słowa: wolność i równość. One będą fundamentem wszystkiego, co będzie powstawało w naszych szeregach. Równość to jest dla nas równość absolutna wszystkich obywateli, bez względu na wyznanie, przekonania polityczne, równość wobec prawa. Program Lewicy oraz listy cały czas są tworzone. Wszyscy politycy jednak, kandydując, mają pamiętać o dwóch fundamentach: wolności i równości. Nie ma między nami żadnej konkurencji, jest współpraca. Ta współpraca zaowocuje tym, że za chwilę, myślę, że w przyszłym tygodniu, przedstawimy Państwu kompletną listę. Ta lista na dzisiaj tak naprawdę w 70% jest pełna. Myślę, że przedstawimy również kandydata do Senatu, bo chcielibyśmy w tym okręgu wystawić również kandydata bądź kandydatkę do Senatu. I pracujemy nad tym. Szczegóły na temat list i programu mają zostać ujawnione w przyszłym tygodniu. Można w produktywny sposób wykorzystać trwające jeszcze wakacje. Płocka Galeria Sztuki prowadzi cykl wakacyjnych wydarzeń skierowanych do młodych płoczan. Warsztaty z wyobraźnią w niezwykłym miejscu. Tak jest w Płockiej Galerii Sztuki, która przez całe wakacje prezentuje swoją ofertę skierowaną do młodych płoczan, którzy trwające wakacje spędzają w mieście. Jednym z jej elementów są warsztaty. Jest to zbiór warsztatów, spotkań, rozmów, koncertów i dzisiaj akurat właśnie mamy warsztaty wakacyjne skierowane dla dzieci i młodzieży pod tytułem Przytulaki, Wełniaki i ja nazwałam też troszeczkę Straszaki, dlatego że dzisiaj robimy przytulanki ze ścinków, dzieci uczą się szyć, uczą obsługiwać szydełko, uczą się różnych splotów na drutach. To tylko przykład warsztatów, które odbywają się w Płockiej Galerii Sztuki w trakcie trwających wakacji. Zajęcia te trwać będą do połowy sierpnia. Jak usłyszeliśmy, są niezwykle różnorodne. Dzieci uczyły się splotów ze sznurka, z nitek, robiły bransoletki, nawlekały koraliki, robiły różnego rodzaju naszyjniki i kolczyki. Po raz kolejny udowadniamy więc, że wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. Informacje o warsztatach i wakacyjnych zajęciach dla dzieci dostępne są na stronie internetowej Płockiej Galerii Sztuki oraz na stronie facebookowej galerii. Orlen Wisła Płock zbroi się przed nowym sezonem. Do nawciarzy dołączyli nowi piłkarze. Trwa okres przygotowawczy Orlen Wisły Płock. Nawciarze przygotowują się do nadchodzącego wielkimi krokami sezonu. Ważnym elementem tego okresu są sparingi. Najbliższy odbędzie się 10 sierpnia z Gwardią Opole. Orlen Wisła wykorzystuje ten czas także na przeprowadzenie transferów. Szeregi nawciarzy zasilił chorwacki skrzydłowy. Już skład Orlen Wisły Płock został zamknięty. Zrobiliśmy ostatni transfer na ten czas oczywiście, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć w ciągu najbliższych dni. Natomiast nasze szeregi zasilił Jerko Matulicz. Jest to zawodnik, który w ostatnim roku przebywał w Puławach i rozegrał sezon w Puławach. Natomiast jego kariera jest bogata, ponieważ 2 lata wcześniej grał w Nantes, gdzie grał też Final Four. Wcześniej był 2 lata w Chambéry, a jeszcze wcześniej grał w Zagrzebiu. Także jest to bardzo doświadczony zawodnik. Cieszymy się bardzo, że udało nam się pozyskać, tak? Bo to był w takim czasie, kiedy wyszła kontuzja Michała Daszka i musiał się poddać zabiegowi operacyjnemu. Wykluczy go to z gry pewnie do listopada. Są takie przypuszczenia, że do listopada Michał Daszek nie będzie grał, więc musieliśmy szybko znaleźć na to rozwiązanie i cieszę się bardzo, że tak doświadczonego zawodnika udało nam się ściągnąć.
Kontrakt z zawodnikiem został podpisany do 15 grudnia tego roku. Zawodnik chce bowiem udowodnić swoją przydatność w zespole. Jednak okres przygotowawczy to przede wszystkim treningi i wspomniane już sparingi. Pierwszy już za Nawciarzami. Płocczanie przegrali 6 punktami. Dyrektor sportowy klubu przekonuje jednak, że nie ma powodów do obaw. Rozegraliśmy sparing z Lipskiem, natomiast przegraliśmy ten sparing 6 bramkami, natomiast niemieckie zespoły są na innym etapie przygotowane, one za tydzień zaczynają walkę już w pucharach. My dopiero mamy za sobą 1,5 tygodnia ciężkich treningów, mogę powiedzieć bardzo ciężkich treningów i dlatego ten zespół widziałem, że jeszcze to nie porusza się po boisku tak jak trzeba, ta piłka jeszcze nie leci. Najbliższy sparing już 10 sierpnia, przeciwnikiem Nawciarzy będzie Gwardia Opole. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne wydanie informacji.